Dzisiaj znowu pogoda jak z Duny, jakbyśmy byli na jakiejś pustyni. Więc elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to lokalne bicie rekordu. Czyli na dystansie 200 km będziemy chcieli uzyskać średnią minimum 40 km na godzinę. Zobaczymy, czy to się uda, bo na to oczywiście będzie miało wpływ wiele czynników. Będę chciał to zrobić z czwórką młodych osób. Ich jakby suma wieku podzielić przez dwa wychodzi praktycznie mój wiek, więc jestem tutaj takim jakby trochę profesorem. Jest nasze takie lokalne wyzwanie, które chcemy pobić już od kilku sezonów i jeszcze nam się nie udało. Byliśmy blisko, najbliżej chyba było średnia 39, ale wszystko zapowiada się dobrze, bo dwóch zawodników w piątek przejechało 150 km i we dwóch zrobili średnią 150 i dzisiaj ta dwójka też będzie oraz dwóch innych zawodników, czyli będzie Miłosz, nasz tutaj taki lokalny Tadej Pogaczar, będzie Maciek, czyli Jonas Winigo, będzie triatlonista Wiktor wraz z kolegą. Wiktor to taki Matthew Van Der Poel, a jak jego kolega, jego kolegi nie znam, wiem, że tylko, że ma na imię Kuba, więc jeżeli jest kolegą Matthew Van Der Poela, no to oczywiście Jasper Philipsen. Możecie pisać w komentarzach według was, jakim ja byłbym zawodnikiem z peletonu. A póki co dwa ogłoszenia parafialne. Bardzo ważne. Pierwsze bardzo ważne ogłoszenie, czyli Damian Pazikowski, znany wam pewnie jako ultra dietetyk, kolarz, który ma bardzo duże ambicje i chce wziąć udział w Mistrzostwach Świata w jeździe 24-godzinnej, gdzie już próbował pobić raz rekord jazdy 24-godzinnej i uzyskał chyba około 860 km i plasuje go to w chwili obecnej na trzecim miejscu na świecie. Rekordu Guinnessa jeszcze nie pobił, ale wszystko przed nim. Ale żeby tak się stało, to musicie trochę pomóc, bo on uległ delikatnemu zniszczeniu, ale akurat o niego się nie martwię, bo wiem, że gość ma bardzo mega mocną psychikę i domyślam się, że wyjdzie z tego dosyć szybko i wróci szybko na rower, o ile będzie miał, na jaki rower, bo niestety jego rower uległ totalnemu zniszczeniu, a niestety nie ma on takiego sponsora, że zaraz dostanie nowy rower. To była maszyna zakupiona przez niego i nie do końca zakupiona, bo był to rower o wartości, z tego co mówi, około 80 tysięcy. Bączek z pierdzielem jestem. Maszyna kosztowała 80 tysięcy i uległa totalnemu zniszczeniu. Była ona wzięta na raty, bo jak mówi, nie stać go na taki rower i jeszcze ma pewnie kilka ładnych miesięcy do spłaty, a roweru już nie ma. Więc w przypiętym komentarzu przypinam linka do zbiórki, gdzie możecie się dorzucać każdą możliwą złotówką, aby jak najszybciej uzbierał na ten rower i żeby mógł z powrotem na niego wsiąść, trenować, bo powiem szczerze, że naprawdę jest mega koniem i wierzę w niego, że mu się uda i trzymam za niego kciuki, żeby też wyszedł z tego jak najszybciej. Więc Damian, jesteśmy z tobą. Drugie ogłoszenie parafialne, to zapomniałem przecież, że ogłosiłem konkurs na to, kto strzeli, jaki rower szosowy teraz będę miał. I powiem szczerze, że zgadła tylko jedna osoba, bo pytanie było takie, jaki to będzie model oraz marka. I tylko Bike Sudety podało, że to jest Pafaro Rival, ale było też parę innych komentarzy, że to jest Pafaro. Więc prośba taka, odezwijcie się do mnie na maila. Bike Sudety, że podało prawidłową odpowiedź, to dostaje pełną buteleczkę wosku, jakim jest Squirt, a reszta osób dostaje próbki. Tylko pamiętajcie, odezwijcie się do mnie na maila. A propos maszyny, to wleciała jedna bardzo poważna zmiana, mianowicie siodełko, bo jednak pisaliście w komentarzach, że siodełko, które tam było, Selle Italia, nie jest do końca takie fajne, jakby się wydawało, z tego powodu, że jest dosyć twarde i może drzeć spodenki. To było i było kilka takich komentarzy, dlatego wolę nie ryzykować i wziąć na taki dystans sprawdzone siodełko, czyli Botrager Aeolus, czy jakoś tam tak zwane, które według mnie jest bardzo fajnie profilowane. Wleciały też koszyki na bidon, takie trochę na razie od czapy i już wiem, co będę chciał tutaj zamontować, ale jeżeli mielibyście jakieś ciekawe propozycje, to też oczywiście możecie pisać w komentarzu. 8-19, 1 kwietnia,
Więc z tymi 200 km nie robimy sobie dzisiaj żartu prima aprilis. Jesteśmy umówieni na 8.30 na tym rondzie, co jest za mną, więc zaraz chłopaki pewnie będą się zjeżdżać. Od samego początku będzie szedł ogień i mam nadzieję, że dam radę do samego końca, ale wiadomo, z tym bywa różnie. Generalnie wyzwanie dosyć mocne. Myślę, że do zrealizowania. Zobaczymy, jak to wszystko się dzisiaj potoczy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, to mniej gadania, więcej roboty. Pytanie moje, czy byśmy podjechali dzisiaj niestety? Myślałem, że mam żarki w ręce. Musisz zatankować? Tak. Ej, no jest nas 5, będziemy jechać 5 godzin. Każdy do zmiany po godzinie na ten, w czwartej strefie i sprawa załatwiona. No. Zgadzam to, że wyszło, nie? Miło. No. Jechaliśmy tak godzinę w czwartej strefie. Dawaj, Wiktor, ja za tobą, bo chociaż za tobą się mogę coś schować, a nie tak z tymi cukrami. Prosić o ciut wolniejsze zmiany. Ja to nie dam rady w takim kurde tempie. O ile ty dajesz zmianę? 400? Kurde. Dobra, przez pierwszą godzinę prawie 42 km. Powoli wiatr zaczyna się zbierać. Średnia będzie spadać. Powiedzcie mi, to, że to wszystko w żurku, w sałatce i białej kiełbasie. Na żurku nie jadłem ani kiełbasy. Postaram się dołączyć w powrocie.
Dobra, pojadę swoje, trochę skrócę dystans. W piątku skręcę na Łęczyce i zobaczymy. Tam będę dzwonił, zapytam się chłopaków, czy ten... Zaczynam się grzać, zaczyna się robić ciepło. Łęczyca jeszcze 8 km, czyli jakieś 16 minut jazdy. To będzie akurat 3 godziny. Zobaczymy, czy się uda zgrać z chłopakami. Właśnie wjeżdżam do miejscowości Łęczyca, gdzie zaraz będzie stara jedynka, która prowadzi właśnie trasa dzisiaj wytyczona. Ciekawe, czy jeszcze ich złapię, czy już pojechali z wiatrem. Uła. No halo, już przyjechaliście Łęczyce? A, dobra. Ty, no jestem w Łęczycy, czyli jeszcze macie kawałek do mnie, jak coś. Dobra, no Ozarków, no to jesteście teraz w najdalszym punkcie, nie? Teraz będzie z wiatrem, będziecie mieli. No, dobra. To ja na was tutaj poczekam, nie? Dobra, no. Dobra, okej, spoko, nara. Striptease dla ubogich. Młodzież zaraz powinna podjechać, więc nie pozostaje mi nic jak cyknąć fotę na miniaturę i spróbować się jeszcze utrzymać na kole, ale podejrzewam, że będzie już ciężko. Już czuję, jak mnie skurcze łapią, więc no... Dla mnie trochę za mocno jak na tą chwilę. I co, ile macie? No. 43,2? A, dobra, bo już myślałem, że jeszcze nadgoniliście. Dobra, może się uda mi jeszcze jakąś fotę wam zrobić. To misja chyba wam się uda, chyba, co? Ładnie. Graty. Dobra. Niech jadą. A, młodzic. No, obiad zdąży. Jeszcze przerwę robicie? Już wam się nie opłaca. Teraz zmiany po ile dajecie? Już... Tak przyłożyć się start test. Niby chciałbym się wzmocnić, ale kurde nie ma zrobić na nim. Ty ile z tyłu tak musisz jechać? O dziwo, z wiatrem mniej niż pod wiatr. Bo teraz jak jechałem, to tak się... Momentami nawet po 200 tam się udawało, nie? Ale tak 250 z reguły, a czasami 300 pokazuje, nie? Zależy od momentu, nie? Ale teraz było łatwiej z wiatrem niż pod wiatr, a zawsze z reguły jest inaczej, nie? To ile szacujecie? 42 wyjdzie? Myślę, że tak. No. Dobra, to leć tam. Powodzenia, panowie. Na razie. Dzięki. Za chociaż parę wspólnych kilometrów. No, ja to parę. Co? No to ile tak ma? Ze stówka wejdź. Dobra. Na razie. Zostało już jakieś 50 kilometrów. Już dojadę swoje. Tak, aby się nie spumpować na maksa. I tak już mnie delikatnie łapią skurcze, więc nie ma co ryzykować. O, fajnie było. Halo! No. Wracasz? Tak, wracam. No ze stołu. Dobra. Cześć. Spoko. Widziałem pociąg, tam jechał. Ci powiem, że...
dosyć mocno. A. I zmienił właśnie na 8, nie? Jestem już prawie w domu, 177 km, czyli 200 nie było. Średnia 37. To nie widać, ale tu pokazuje 291 TSS-ów. Kto ma jakieś pojęcie o treningu, to wie, o co chodzi. No zobaczmy, co chłopaki wymodzili. I teraz tak, Miłosz i Maciek. 202 km Miłosz. Kurde, segmentów, pucharów, perek, od groma. 42 km na godzinę. 202 km, 232 waciki. Maciek pewnie mocny, tak, 252, no jednak Maciek trochę cięższy, zmusiał na 400, na 203 km. Ja lecę do domu wykąpać się, zjeść coś i na spokojnie jeszcze powiem, co poszło nie tak. Okej, okay, minął jeden dzień i czas wrócić do rzeczywistości. Dzisiaj zostaję na chwilę w pracy, aby spróbować zamontować jedną bardzo ciekawą rzecz. Więc taki mały spoiler, co za niedługo będziecie mogli zobaczyć. Jeżeli chodzi o samą aktywność, to jeszcze raz bardzo gratuluję chłopakom ukończenia tego wyzwania. Powiem wam szczerze, że no szacun, że tak młode osoby mają ambicje i chęć trenowania. Przeanalizowałem trochę treningi, tak dla siebie, aby zobaczyć, co poszło nie tak. Powiem szczerze, że nie wiem, co się stało, czy coś mogę w sobie poprawić, bo przez pierwsze pół godziny wygenerowałem 320 wacików. Później na kole nie było o wiele mniej, przez półtorej godziny było około 300, więc to i tak sporo jak na taką jazdę. Finalnie czy dawałem zmianę, czy jechałem na kole, to dużo tego nie robiło. Oczywiście sam mogę się przyznać, że popełniłem wiele błędów, sam też już dawno nie jeździłem na szosie w grupie, więc trochę się tam rzeczy pozapominało, ale no myślę, że tam na kole umiem siedzieć i raczej nie powinno to sprawić żadnego problemu. Już nieraz z chłopakami dojeżdżałem praktycznie do końca i nigdy nie było jakichś większych problemów, a tutaj już po pół godziny było ciężko. Mogłem zganiać na wiele, mogłem zganiać na to, że nie wiem, miałem zegarek założony, miałem kamerę na klacie, nie wiem, że jestem wysoki, że może trochę za ciężki, że może noga jest nie ta, chociaż noga jest. No nie mogę powiedzieć, ten kto zna się trochę na trenowaniu wie, że uzyskanie 320 watów w pół godziny to też wcale nie jest mało, czy tam 300 w półtorej. Więc no miałem prawo strzelić jakby z koła. No trudno, życie. Ja już po prostu wiem, że to jest chyba mój ostatni sezon, gdzie trenuję intensywnie. Myślę, że od przyszłego sezonu moje jazdy będą wyglądały trochę inaczej. Będzie troszeczkę więcej dla przyjemności, a mniej typowo interwałów. Czas pokaże, ale myślę, że chyba to jest ten moment, aby przejść na kolarską emeryturę i wiem, że dużego, większego progresu nie zrobię, ale jak będę trenował trochę mniej, to też raczej to już dużo chyba nie zmieni. Zobaczymy. Na pewno ten sezon jeszcze będę chciał jakoś przetrenować i zobaczyć, co dalej, ale powiem szczerze, że naprawdę, podsumowując, ogromny szacun. Miłosz wykręcił 230 watów, Maciek 250. Wiktor mi dzisiaj zdradził, ile wykręcił, to powiem wam szczerze, że byłem w szoku i no jest mocny. Jest, kurde, mocny. Wiktor i Kuba zresztą są triathlonistami. Nie wiem, ile Kuba wykręcił. Na strawie go nie mam, ani też dzisiaj się nie chwalił, jak był na chwilę na kawie, więc myślę, że też sporo. Kuba zresztą był wicemistrz chyba w duatlonie, więc też przemega koń. Cieszę się, że są takie młode osoby ambitne i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Nie wiem, jak macie jakieś łowcy talentów, to możecie dać znać, że tutaj we Wrocławku są takie osoby i że mają predyspozycje. No. Dobra. Kończę, bo muszę to jakoś ogarnąć i zobaczymy, co dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.